Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Na podstawie obowiązujących przepisów zwołuję 7. sesję Rady Miasta Górowo-Jaworzyckie w dniu dzisiejszym, 25 października 2024 rok. Na wstępie witam bardzo serdecznie radnych, witam naszych gości w osobie pani mecenas Anny Skolimowskiej, witam panią skarbnik Edytę Jarmoluk, witam panią Kasię Łuczkowską, witam serdecznie. Witam także pana Edwarda Drymucha, naszego inspektora i witam naszych mieszkańców miasta. Przeczytam Państwu porządek obrad. Pierwszy punkt, otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. Drugi punkt, przedstawienie porządku obrad. Trzeci punkt, przyjęcie protokołu z 5. i 6. sesji Rady Miasta. Czwarty punkt, podjęcie uchwał w sprawach. Podpunkt pierwszy. Zmian wieloletniej prognozy finansowej Miasta Górowo-Jaworzyckie na lata 2024-35. Drugi podpunkt, dokonania zmian budżetu miasta na 2024 rok. Trzeci punkt, stawek podatku od nieruchomości. Czwarty podpunkt, opłaty od posiadania psów. Piąty, wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach zamieszkałych, ustalenia stawki tej opłaty, zwolnienia z części opłaty w związku z kompostowaniem bioodpadów stanowiących odpady komunalne. Szósty podpunkt, wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Górowie Iławeckim przy ulicy Kardynała Wyszyńskiego. Siódmy, wyrażenie zgody na zbycie w trybie przetargu nieruchomości lokalowej położonej w Górowie Iławeckim przy ulicy 1 Maja 8. Ósmy, postanowienia pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych gminy miejskiej Górowo Iławeckie. Dziewiąty, powołania lokalnego ośrodka wiedzy i edukacji w gminie miejskiej Górowo Iławeckie. Piąty punkt duży, zaopiniowanie pisma Agencji Mienia Wojskowego z dnia 11 października 2024 roku w sprawie możliwości nabycia nieruchomości zabudowanej 3 budynkami. Punkt szósty, sprawy różne. Siódmy punkt, zamknięcie obrad sesji. Zgodnie z listą obecności jest 14 radnych, jeden jest radny nieobecny, obecność usprawiedliwiona, co stanowi kworum obrad, pozwoli to nam na podejmowanie prawomocnych decyzji. Przechodzimy do głosowania. Kto jest z Państwem za takim porządkiem obrad? Poszło. Jeszcze czekamy na 2 głosy. Mhm. Pan Zbyszek Wodnicki jeszcze. Dobrze. Wszyscy jednogłośnie przyjęli porządek obrad. Przechodzimy do punktu trzeciego. Przyjęcie protokołu z 5. i 6. sesji Rady Miasta. Czy ktoś z Państwa miał jakieś uwagi? Nie widzę. Przejdziemy do głosowania. Proszę bardzo. Jeszcze Zbyszek. Wszyscy jednomyślnie przyjęli protokół z 5. i 6. sesji Rady Miasta. Z 5. i 6. sesji Rady Miasta. Tak. Przechodzimy do punktu 4. Podjęcie uchwał w sprawach. A oddzielnie będziemy, tak? Bardzo proszę, to dobrze. Przechodzimy do głosowania nad 6. Protokołem 6. sesji Rady Miasta, czyli po... Ci, którzy mają problem, proszę. Wszyscy jednogłośnie przyjęli protokół 6. sesji Rady Miasta.
Dobrze, proszę Państwa, przechodzimy do punktu 4, podjęcie uchwał w sprawach i podpunkt 1. Zmian wieloletniej prognozy finansowej miasta Górowo-Iławeckie na lata 2024-2035. Bardzo proszę Panią Skarbnik Edytę Jarmoluk. Przewodnicząca Śmiga dzisiaj. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Proszę Państwa, mam w ręku. Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 października 2024 roku dokonano następujących zmian w wieloletniej prognozie finansowej naszego miasta. Dochody ogółem zwiększono o 395 825 zł i 65 groszy i to są dochody bieżące. Wydatki ogółem zwiększono również o tą samą kwotę i to również stanowi wydatki bieżące. Proszę Państwa, tak naprawdę zmiana w wieloletniej prognozie finansowej polega na wprowadzeniu do załącznika numer 2 przedsięwzięcia o nazwie Czas na edukację. Jest to zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na tą realizację wynoszą 77 276,93 zł. W tym w 2024 roku będzie to kwota 48 476,93 zł. Jednostką realizującą to zadanie będzie Urząd Miasta Górowo-Iławeckie. Jest to projekt, który realizujemy przy współpracy jako partner, jesteśmy partnerem Fundacji Perspektywa, jak dobrze pamiętam, się nazywa ta fundacja. Będą to szkolenia i takie warsztaty dla osób dorosłych w naszym mieście. I wprowadzamy to przedsięwzięcie do WPF-u, ponieważ będzie to rozciągnięte na 2 lata. Zaczynamy w 2024, kończymy w 2025. I to jeśli chodzi o WPF, to tyle. Oczywiście nasz deficyt się nie zmienia. Tak. Same szkolenia zgodnie z harmonogramem zaczynamy. Tak. To są 2 miesiące, listopad, grudzień. Tych godzin tam jest troszkę, ale myślę, że do końca roku się to wszystko zrealizuje. Od listopada, tak. No, jeśli chodzi o szczegóły, to... To będą. Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pana przewodniczącego Komisji Budżetu o zajęcie stanowiska. Komisja obradowała jednogłośnie, zaopiniowała pozytywnie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej miasta. Dziękuję bardzo. Pozwolę sobie przeczytać państwu treść uchwały. Uchwała nr 7 łamane na 44 łamane na 2024 rok Rady Miasta Górowo-Iławeckie z dnia 25 października 2024 roku w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Miasta Górowo-Iławeckie na lata 2024-2035. Na podstawie obowiązujących przepisów uchwala się co następuje. W uchwale nr 63 łamane na 2023 Rady Miasta Górowo-Iławeckie z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Górowo-Iławeckie na lata 2024-2035 z późniejszymi zmianami wprowadza się następujące zmiany. Załącznik nr 1 wieloletnia prognoza finansowa Górowo-Iławeckie na lata 2024-2035 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały. Punkt 2 w wykazie wieloletnich przedsięwzięć Miasta Górowo-Iławeckie stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Miasta Górowo-Iławeckie. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę bardzo, przechodzimy do głosowania. Jeszcze ja. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 2. Dokonanie zmian budżetu miasta na 2024 rok. Poproszę panią skarbnik o zabranie głosu. Proszę państwa,
Dokonujemy zmian budżetu miasta na 2024 rok w następującej formie. Zwiększamy dochody budżetu miasta o kwotę 395 825,65 zł do kwoty 39 684 339,79 zł, gdzie dochody bieżące stanowią 26 621 786,79 zł, natomiast dochody majątkowe to 13 062 553 zł. Wydatki zwiększamy o kwotę 395 825,65 zł do kwoty 41 943 817,79 zł, gdzie wydatki bieżące stanowią 28 930 313,79 zł, natomiast wydatki majątkowe to 13 013 504 zł. Po zmianach deficyt naszego miasta wynosi 2 259 478 zł i zostanie pokryty obligacjami w kwocie 1,5 miliona, wolnymi środkami w kwocie 412 679 zł oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu o wartości 346 799 zł. Zmian jest dosyć sporo w budżecie, tak jak Państwo widzieli, zarówno po stronie dochodów, jak i po stronie wydatków. Część tych zmian wynika z wniosków, które są składane przez nasze jednostki podległe. Część tych zmian dotyczy jakby potrzeby zwiększenia planu po stronie wydatków związanych z opłatą za gospodarowanie odpadami, jak również zabezpieczenie planu dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej związanego z osobami, które są w domach pomocy społecznej. W związku z tym zmiany dokonały szkoła i przedszkole, które zmniejszyły swoje plany wydatkowe, zarówno jedna i druga jednostka o 200 tysięcy. No i tą wartość przeznaczyliśmy właśnie na śmieci i na te osoby starsze. I właściwie to tyle. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Proszę bardzo, pani radna. A pani skarbnik, no szkoła i przedszkole zmniejszyły kosztem czego? Co sobie zabrały? Kosztem swoich wydatków bieżących, czyli utrzymaniem jednostek. Znaczy się plan jest zabezpieczony, tam wystarczy tych środków. Księgowe przeliczyły swoje plany i to są takie jakby powiedzmy oszczędności, czyli to one wiedzą, że tego nie wydadzą w tym roku, tak? To oni byli gdzieś tam troszeczkę zabezpieczeni, żeby no nie stracić tego planu, natomiast no potrzeby są takie, jakie są, nie mamy wyboru. Tak? I te 200 tysięcy przekazujemy na? Na MOPS. Na MOPS. Na MOPS i część tych środków na zabezpieczenie planu po... Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę o zajęcie stanowiska przewodniczącego Komisji Budżetu. Komisja obradowała 21 października. Jednogłośnie przyjęła zmiany w budżecie miasta na rok 2024. Czy ktoś z Państwa ma jeszcze jakieś zapytania? Przechodzimy, ja przeczytam treść uchwały. Uchwała nr 7/45/2024 Rady Miasta Górowo-Iławeckie z dnia 25 października 2024 roku w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2024 rok. Na podstawie obowiązujących przepisów Rada Miasta uchwala, co następuje. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 395 825,65 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 395 825,65 groszy zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Zwiększa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zlecanych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. Zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Górowo-Iławeckie. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Bardzo proszę, przechodzimy do głosowania. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu trzeciego, stawek podatku od nieruchomości.
I tutaj Państwu w skrócie przedstawię, jak to wygląda nasze dochody za rok 2023. Ostatni raz podatki były podnoszone w roku 2022. I tak, wydatki na śmieci wynosiły 1 264 633 zł, na oświatę 7 398 181 zł, na Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 5 191 574 zł, inwestycje 10 308 225 zł, bieżące funkcjonowanie miasta 10 068 293 zł. To są nasze wydatki, natomiast dochody stanowiły 1 018 000 zł, jeżeli chodzi o śmieci, o oświatę 5 395 041 zł, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 2 966 376 zł, z inwestycji 7 259 257 zł, z bieżącego funkcjonowania miasta 14 385 542 zł. I tak, deficyt w ramach zadań zleconych i gospodarki odpadami wynosi: inwestycje na minusie 3 048 967 zł, na MOPS 2 225 198 zł, na oświatę 2 003 140 zł i na śmieci minus 246 519 zł. Pokrywamy to wszystko nadwyżką dochodów bieżących i tak wyglądają nasze wydatki. Przeczytam Państwu, może ktoś ma jakieś zapytania, uwagi. Przeczytam Państwu treść uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości. Uchwała nr 7/46/2024 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 25 października 2024 roku. Na podstawie obowiązujących przepisów Rada Miasta uchwala, co następuje. Określa się wysokość rocznej stawki podatku od nieruchomości, od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, od metra kwadratowego powierzchni złoty 21, pod wodami powierzchniowymi od hektara powierzchni 6 zł 45 groszy. Pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku od metra kwadratowego powierzchni 60 groszy. Niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym 4 zł 38 groszy, od budynków lub ich części mieszkalnych od metra kwadratowego powierzchni użytkowej złotówkę, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od metra kwadratowego 30 zł 50 groszy. Zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od metra kwadratowego 15 zł 25 groszy, związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów 6 zł 62 groszy od metra kwadratowego, pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego od metra kwadratowego powierzchni użytkowej 10 zł 99 groszy, od budowli 2% ich wartości określonej na podstawie artykułu 4 ustęp 1. I traci moc uchwała nr 49/320/2022 rok Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie stawek podatku od nieruchomości. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Miasta Górowo Iławeckie. Paragraf 4. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku. Przechodzimy do głosowania.
Wynik głosowania jest następujący. Za jest 11 głosów, przeciw są 3 głosy. Uchwała została przyjęta większością głosów. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do następnego punktu. Opłaty od posiadania psów. Tutaj na komisjach już rozmawialiśmy na ten temat. Ja pozwolę sobie przeczytać Państwu treść uchwały. Czy ktoś z Państwa ma jakieś uwagi? Nie, nie, to przeczytam treść uchwały. Uchwała nr 7/47/2024 Rady Miasta Górowo-Iławeckie z dnia 25 października 2024 roku w sprawie opłaty od posiadania psów. Na podstawie obowiązujących przepisów Rada Miasta uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Wprowadza się opłatę od posiadania psów na terenie gminy miejskiej Górowo-Iławeckie. Paragraf 2. Stawkę roczną opłaty od posiadania psów ustala się w wysokości 40 zł od każdego psa posiadanego przez osobę fizyczną. Opłata od posiadania psów wnoszona jest bez wezwania do 31 marca roku podatkowego, a w przypadku nabycia psa w ciągu roku w terminie 2 tygodni od chwili jego nabycia. W wysokości pomniejszonej proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których nie istniał obowiązek wniesienia opłaty. Uiszczenie opłaty następuje w kasie lub na rachunek gminy miejskiej Górowo-Iławeckie. Traci moc uchwała nr 15/72/2015 Rady Miasta Górowo-Iławeckie z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie opłaty od posiadania psów. Paragraf 5. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Górowo-Iławeckie i paragraf 6. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku. Przechodzimy do głosowania. Arek jeszcze poproszę. Tak. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu dużego, piątego. Wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach zamieszkałych, ustalenia stawki tej opłaty, zwolnienia z części opłaty w związku z kompostowaniem bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym oraz terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości. Bardzo proszę o zajęcie stanowiska panią Kasię. Przepraszam bardzo, pani Kasiu. Dzień dobry. Więc aby mówić o stawce opłaty za gospodarowanie odpadami, należy na wstępie powiedzieć o tym, że zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gospodarka odpadami w gminie powinna się bilansować, czyli dochody i wydatki powinny być takie same, co u nas, jak już wiemy, nie ma miejsca. Chciałabym przedstawić tak na wstępie system gospodarki odpadami w naszym mieście i tutaj na prezentacji widać ilość odebranych odpadów komunalnych w latach 2015-2024, z czego widać, że od roku 2020 już mniej więcej jesteśmy na stałym poziomie, czyli ta ilość odpadów jest stała, ani się nie zwiększa, ani nie zmniejsza. Czarne piki to są odpady zmieszane, a zielone to są odpady segregowane, odebrane z terenu miasta. Na kolejnym slajdzie jest ilość odpadów komunalnych ogółem odebrana z terenu miasta. Tutaj również widać, że ta ilość już jest na stałym poziomie od jakiegoś czasu. Kolejny slajd przedstawia ilość mieszkańców miasta według deklaracji i tak w roku, na koniec roku 2023 mieliśmy 2769 mieszkańców. Kolejno, ilość odpadów wytwarzana rocznie na jednego mieszkańca. W 2024 roku jeden mieszkaniec naszego miasta wytworzył 324 kg odpadów. I tutaj też ta ilość jest mniej więcej już stała od jakiegoś czasu. I teraz tak, za co płacimy w ogóle w stawce za odpady?
za odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych od mieszkańców, za worki do segregacji odpadów w zabudowie jednorodzinnej wydawane, za mycie i dezynfekcję pojemników 1100 tych dużych w zabudowach śmietnikowych dwa razy do roku, za sprzątanie odpadów pozostawionych przy zabudowie śmietnikowej, za odbiór i transport odpadów z tak zwanych nielegalnych wysypisk, czyli to, co gdzieś tam mieszkańcy wysypią na działkach czy w miejscach, w których nie powinny te odpady się znajdować, za odbiór gabarytów i elektrośmieci co dwa miesiące i tutaj od 1 stycznia 2025 roku wystawka tak zwana, czyli odbiór gabarytów i elektrośmieci będzie raz w miesiącu i razem z tą wystawką będą odbierane też odpady tekstyliów, czyli zużyta odzież, obuwie, pościel, firany i tego typu rzeczy. Koszty administracyjne, czyli upomnienia, wezwania i kontrole i działania edukacyjne przeprowadzone w placówkach oświatowych. Tutaj na tym slajdzie widać częstotliwość odbioru odpadów. I tak jak mówiłam, no najważniejszy ten punkt, że zwiększamy częstotliwość odbioru odpadów wielkogabarytowych elektrośmieci i w związku z tym, że też jak Państwo wiecie, zniknęły z terenu miasta te pojemniki PCK na odzież, ta odzież będzie odbierana razem z wystawką raz w miesiącu w przyszłym roku. Kolejno widzimy, gdzie można oddać też poszczególne frakcje odpadów. I tak, większość odpadów można oddać w PSZOK, który jest otwarty w każdy czwartek od 12 do 17. Tam można bezpłatnie przywieźć odpady i je oddać. Ale są też takie miejsca jak Urząd Miasta, gdzie można oddać zużyte baterie, w aptekach zużyte leki. Dodatkowo też wszystko oczywiście bezpłatnie. Ilość worków wydana dla mieszkańców w poszczególnych latach. I tutaj tak jakby przedstawić tylko ciekawostkę chciałam, że jeden worek do segregacji w 2024 roku kosztuje nas 68 groszy, od przyszłego roku będzie to 73 grosze i jeden mieszkaniec średnio rocznie zużywa aż 60 worków do segregacji. Na stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami wpływa. I teraz tak, aktualna stawka obowiązuje od maja 2021 roku. Czyli już od 3 lat. W związku z tym w biegu tych lat jakby zmieniły się też różne kryteria i wzrost samego minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 roku wynosił 2600 zł brutto, a od nowego roku ma wynosić 4660 zł brutto. Wzrost cen paliw również nastąpił z 4,43 zł za litr do 6,44 zł za litr. Wzrost ceny energii elektrycznej z 61 groszy za kilowatogodzinę do 89 groszy za kilowatogodzinę. Czyli widać, że tak naprawdę to wszystko, co wzrosło, no też ma wpływ na tą stawkę zagospodarowania odpadami. Tak? I tutaj opłaty za gospodarowanie odpadami w poszczególnych latach przedstawia ta tabela naliczenia i wydatki, jakie ponieśliśmy. Naliczenia to są kwoty te, które mieszkańcy do nas mają wpłacać zgodnie z deklaracjami, które złożyli. A wydatki to tak naprawdę wszystkie koszty, które ponieśliśmy w związku z funkcjonowaniem systemu. I widać, że rok do roku jesteśmy na minusie, tak? W ciągu tych 4 lat dopłaciliśmy prawie 900 tysięcy do systemu gospodarki odpadami. A jak mówiłam na początku, system powinien się bilansować, czyli to, co mieszkańcy wpłacają, powinno starczyć na wydatki, tak? Prognozowane koszty gospodarki odpadami w 2025 roku. I tutaj odbiór i transport będzie wynosił prawie 900 tysięcy, zagospodarowanie niecałe 600 tysięcy złotych. I przy stawkach opłat tej, która jest, czyli 30 zł, 32 i 27 zł, będzie nam brakowało 439 999 zł. Jeżeli zmienimy stawkę na proponowaną, czyli 40, 42, 37 zł, i tak dalej nam będzie brakowało prawie 120 tysięcy. Ja przepraszam Pani Kasiu, te prognozy, które tutaj są na 2025 rok, to jest, bazuje Pani na kwotach, które obowiązują w tej chwili, czy już po podwyżce? Że akurat takie podwójne stawka prawa. Opłaty ta pierwsza, 30, 32, 27, to jest ta obowiązująca, a później jest na samym końcu ta stawka, którą proponuję w uchwale. No dziękuję. Więc dalej widać, że będzie nam brakowało, tak? Czyli nawet po zmianie stawek będzie brakowało nam około 120 tysięcy. Pozostawienie aktualnej stawki wygeneruje straty rzędu prawie tam 440 tysięcy.
i w 2024 roku gmina do gospodarki odpadami, do tych śmieci mieszkańców wywożonych z miasta dopłaci około 12 zł do każdego mieszkańca. Czyli dalej będzie brakowało 118 tysięcy, nawet po tej podwyżce, która 40 zł. Proszę Państwa, kto z Państwa ma jakieś uwagi, zapytania? Proszę bardzo. No, temat jest bardzo smutny i poważny, natomiast no, widzimy, że te dopłaty wyglądają bardzo słabo. I tak jak dopłaciliśmy już minus 246 tysięcy, prognozy na 2024, że będzie minus 388 tysięcy, czyli bardzo, a jeszcze dalej to, no może tak się nie martwmy jeszcze dalej, bo nie wiadomo co będzie, no ale to co na dzień dzisiejszy jest no smutne. Wszystko od nowego roku, od stycznia, tak jest. Tak, oczywiście. Wszystkie zmiany wejdą w życie od 1 stycznia 2025 roku. Dobrze, pozwolę sobie przeczytać Państwu treść uchwały. Bardzo proszę. Pani radna Alina Rumbuć, proszę bardzo. No ja osobiście jestem przeciwna tej kwocie, bo jakby nie było, obciąży to też te budżety mieszkaniowe naszych mieszkańców. I mam też takie pytanie, no bo jest nas coraz mniej, produkujemy coraz więcej śmieci. Na dobrą sprawę nie są one też chyba tak do końca kontrolowane. Ja pamiętam, jak były budowane boksy na ulicy Kościuszki, na Krasickiego. Mieliśmy takie zapewnienie od pana burmistrza, że przy robieniu stawu garncarskiego będzie podprowadzony monitoring, żeby rozwiązać problem chociażby tych dużych gabarytów wyrzucanych pod śmietnik, tak no podrzucanych, bo to podrzucają wszyscy te śmieci, czy to miasta, jak i mieszkańców gminy. Dlatego mi się też wydaje, że może bardziej byśmy mogli kontrolować te śmieci. Ten monitoring, z tego co się orientowałam, Lidzbark założył sobie monitoringi przy takich newralgicznych punktach, zainwestowali w to. Tam opłata jest 25 zł. Ja wszystko rozumiem, że no, będziemy się tłumaczyli, że to jest Lidzbark, ale stawka 40 zł uważam, że no, jest duża, mimo że musimy do tych śmieci dopłacić, ale też musimy coś od siebie dać, no bo zagrzebiemy się z tymi śmieciami w końcu. Bo ciągle o tym rozmawiamy, 40 zł będzie mało i tak będziemy na minusie i za chwilę będziemy musieli znowu podwyższyć, a mamy mniej mieszkańców. Z tego co widać dużo mniej, a mamy dużo więcej śmieci. Taka jest moja opinia, ja na pewno będę głosowała przeciw. Proszę bardzo, czy ktoś z Państwa jeszcze ma jakieś uwagi? Proszę Państwa, no temat był mocno dyskutowany na komisjach. Stanowisko komisji, no może proszę Państwa, może każdy przewodniczący swojej komisji, a szczególnie budżetu, bardzo proszę, może przedstawić stanowisko, jakie było komisji budżetu w tej sprawie. Czy chcę, żeby mieszkańcy wiedzieli, obradowaliśmy kilka godzin na temat tych śmieci. No i większością głosów pozytywnie zaopiniowaliśmy tę zmianę w budżecie, tą zmianę tych podwyżek. No i to wszystko, co chciałbym powiedzieć. Dziękuję. No, decyzja nasza na pewno nie będzie popularna i wiadomo, że z ostrą krytyką też się spotka, natomiast musimy mieć na uwadze to, że chcemy robić coraz więcej i mamy dużo przedsięwzięć, a to się liczy z wydatkami. No i jak będziemy tak dokładać w takich kwotach, no to jest smutne, że musimy dokładać, ale jak widzimy w perspektywie lat następnych, to będzie coraz więcej, a wiemy, jaki jest dochód naszego, no tutaj tego naszego miasteczka. Także no... Mogę? Bardzo proszę. Ale jeżeli będziemy podwyższali te śmieci ciągle, no to nie będzie mobilizacja dla mieszkańców, żeby je segregować, tylko po prostu wszyscy będą wyrzucać jak będą chcieli. No taka jest prawda. No nie uchronimy się od tego, no bo w tej chwili niektórzy już zapewniają, że tego robić nie będą, skoro segregują i są ciągle karani za to. No takie jest moje zdanie.
Bardzo proszę, pani radna. Pani Kasiu, a ja chciałabym się dowiedzieć, jak to wygląda właśnie ta segregacja? Czy naprawdę nie segregujemy tych śmieci? Bo uważam, że jednak mieszkańcy segregują. Nie, po kontrolach, które przeprowadziliśmy we wrześniu, tak naprawdę tylko 6 zabudów dostało czerwone kartki, z tego 3 zabudowy dostały no, tak zwane kary, tak, czyli podwyższoną opłatę za brak segregacji. Z całego miasta, z ponad 40 zabudów. Tak, tak, tak. Nie, myślę, że problemu z segregacją nie mamy. Tak naprawdę ten brak segregacji dotyczy głównie tych 3 zabudów śmietnikowych, gdzie tam już od lat jest problem, tak? Koszta, tak. Tak, koszty zewnętrzne, które gdzieś tam, no nie mamy na nie wpływu, tak. No dobrze, proszę Państwa, przejdziemy, ja przeczytam treść uchwały i przejdziemy do głosowania. Chyba, że ktoś jeszcze z Państwa ma jakąś uwagę. Dziękuję bardzo. Uchwała nr 7/48/2024 Rady Miasta Górowo-Jałowieckie dnia 25 października 2024 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach zamieszkałych, ustalenia stawki tej opłaty, zwolnienia z części opłat w związku z kompostowaniem bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym oraz terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości. Na podstawie obowiązujących przepisów Rada Miasta uchwala, co następuje. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w taki sposób, że w przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, na których zamieszkają mieszkańcy, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej w paragrafie drugim. Punkt drugi, w przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, na których zamieszkują mieszkańcy, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej w paragrafie drugim. Poprzez budynek mieszkalny jednorodzinny, o którym mowa w ustępie pierwszym punkt drugi, rozumie się budynek, o którym mowa w artykule trzecim punkt drugi ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku. Poprzez budynek mieszkalny wielorodzinny, o którym mowa w ustępie pierwszym punkt pierwszy, rozumie się inne budynki mieszkalne niż budynki mieszkalne jednorodzinne. Paragraf drugi. Ustala się o stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 42 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej nieruchomość jednorodzinną. Punkt drugi. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 40 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej nieruchomość wielorodzinną. Punkt trzeci. Ustala się podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, w wysokości dwukrotności stawki opłaty określonej w paragrafie drugim, ustęp pierwszy i ustęp drugi. Paragraf trzeci. Zwalnia się w części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 5 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość. Paragraf czwarty. Ustala się obowiązek zapłaty przez właścicieli nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi bez wezwania w terminie do 15 dnia każdego miesiąca, za który następuje rozliczenie. Opłata, o której mowa w ustępie pierwszym, może być wnoszona przez właścicieli nieruchomości przelewem lub płatna gotówką w kasie Urzędu Miasta Górowo-Jałowieckie. Traci moc uchwała nr 31/192/2021 z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach zamieszkałych. Ustalenia stawki tej opłaty, zwolnienia z części opłaty w związku z kompostowaniem bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym oraz terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości. Paragraf szósty. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Górowo-Jałowieckie. Paragraf siódmy. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przechodzimy do głosowania.
A co? Ale czekaj, co tu? A tu. Zgubiło mi się. No właśnie. Dobrze już. Wynik głosowania. 10 osób za, 3 przeciw, 1 wstrzymująca się. Przy ilości głosów 10 za uchwała została wprowadzona w życie. Przechodzimy do punktu 7, już przepraszam, 6. Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Górowie Łowieckim przy ulicy Kardynała Wyszyńskiego. Bardzo proszę pana inspektora Edwarda Drymucha o zabranie głosu. Dotyczy to nieruchomości niezabudowanej o powierzchni 132 metrów na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym przy ulicy Kardynała Wyszyńskiego 18. Na rzecz tych właścicieli, bo to jest nieruchomość stanowi współwłasność, jest tam dwóch współwłaścicieli. Jest to po prostu nieruchomość stanowiąca własność miasta. Cóż tu więcej można dodać? Zbędna, że tak określę, dla miasta na jakiś tam cel. To jest przy starej gazowni. 130 metrów. Tak, to jest niewielka nieruchomość. Także po prostu na poprawienie warunków zagospodarowania. Ktoś? Dobrze, dziękuję bardzo. Ktoś z państwa ma zapytanie do pana Edwarda jeszcze? Nie. Przechodzimy. Komisja Gospodarki Komunalnej. Bardzo proszę pana Jana Ciszmana o zabranie głosu. Szanowna pani przewodnicząca, szanowna Wysoka Rado. Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska obradowała w dniu 22 października 2024 roku. Jednomyślnie wyraziła zgodę na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Górowie Ławeckim przy ulicy Kardynała Wyszyńskiego. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pozwolę sobie przeczytać treść uchwały. Uchwała nr 7/49/2024 Rady Miasta Górowo Ławeckie z dnia 25 października 2024 roku. W sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Górowie Ławeckim przy ulicy Kardynała Wyszyńskiego. Na podstawie obowiązujących przepisów Rada Miasta Górowo i Ławeckie uchwala, co następuje. Rada Miasta Górowo i Ławeckie wyraża zgodę na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy miejskiej Górowo i Ławeckie. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Górowo i Ławeckie. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Bardzo proszę, przechodzimy do głosowania. Alutka, tak, tak. Nie, nie, druga. Dwie alutki, tak, dwie alutki. Problemy techniczne. Już, 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 już. Dziękuję bardzo. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu następnego. Wyrażenie zgody na zbycie w trybie przetargu nieruchomości lokalowej położonej w Górowie Ławeckim przy ulicy 1 Maja 8. Bardzo proszę pana inspektora Edwarda Drymucha o zabranie głosu. Dotyczy to sprzedaży w trybie przetargu wolnego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność miasta przy ulicy 1 Maja 8 na 4 konkretnie, czyli lokal mieszkalny numer 4. Jest to lokal wolny. Po prostu po śmierci lokatorki został opróżniony i może być przeznaczony do sprzedaży w trybie przetargu. Ktoś z państwa ma jakieś jeszcze pytanie? Poproszę o stanowisko pana przewodniczącego komisji. Szanowna pani przewodnicząca, Wysoka Rado. Komisja obradowała w 22 października. Tak samo jednogłośnie wyraziła zgodę, aby pozytywnie zaopiniować przetarg nieruchomości lokalowej położonej w Górowie Ławeckim przy ulicy 1 Maja 8. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Przeczytam treść uchwały. Uchwała nr 7/50/2024 Rady Miasta Górowo i Ławeckie z dnia 25 października 2024 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargu nieruchomości lokalowej położonej w Górowie Ławeckim przy ulicy 1 Maja 8. Na podstawie obowiązujących przepisów Rada Miasta Górowo i Ławeckie uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Rada Miasta Górowo i Ławeckie wyraża zgodę na zbycie w formie przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 4 stanowiącego własność gminy miejskiej Górowo i Ławeckie położonego w budynku mieszkalnym przy ulicy 1 Maja 8 w Górowie i Ławeckim. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Górowo i Ławeckie. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Bardzo proszę, przechodzimy do głosowania. Ustawa została przyjęta, uchwała, przepraszam, jednogłośnie. Przechodzimy do punktu następnego. Punkt ósmy. No i oczywiście się pogubiłam, ale już się znalazłam. Postanowienie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych gminy miejskiej Górowo i Ławeckie. Bardzo proszę panią Kasię o zabranie głosu. A przepraszam. O. Proszę państwa, no jakby konsekwencją tego, że dokładamy do tego systemu śmieciowego nasze własne środki, potrzebujemy państwa zgody na to, abyśmy mogli z własnych dochodów niepochodzących z opłaty za gospodarowanie odpadami pokryć koszty wywozu tych odpadów. Na dzień 30 września dochody, które wykonaliśmy, wynoszą 762 752 zł i 50 groszy. Natomiast wydatki wynoszą już 1 086 025 zł 45 groszy. Więc jak tu widać już no, około 300 tysięcy na tą chwilę musimy dołożyć do tego systemu. I tego dotyczy ta uchwała. Czy ktoś z państwa ma jakieś zapytania? Czy może też stanowisko pan radny Jan Ciszman w tej sprawie? Stanowisko komisji. Szanowna pani przewodnicząca, Wysoka Rado, jeśli chodzi o to stanowisko, jesteśmy obligatoryjnie za przyjęciem tej uchwały. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Przeczytam treść uchwały. Uchwała nr 7/51/2024 Rady Miasta Górowo i Ławeckie z dnia 25 października 2024 roku w sprawie postanowienia pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych gminy miejskiej Górowo i Ławeckie. Na podstawie obowiązujących przepisów Rada Miasta Górowo i Ławeckie uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Postanawia się pokryć w 2024 roku część kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie miejskiej Górowo i Ławeckie z dochodów własnych gminy nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Górowo i Ławeckie. Bardzo proszę, przechodzimy do głosowania. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 9. Powołanie lokalnego ośrodka wiedzy i edukacji w gminie miejskiej Górowo i Ławeckie. Bardzo proszę panią skarbnik. Bardzo proszę. Ja spróbuję troszeczkę nakreślić może o co tutaj chodzi. Proszę państwa, w ramach projektu, który chcemy realizować w partnerstwie z fundacją, projekt, który się nazywa Czas na edukację, szkolenia dla dorosłych w Górowie i Ławeckim. Projekt ten przy współpracy z fundacją, która będzie realizowała szkolenia dla osób dorosłych, naszym zadaniem jest stworzenie takiego lokalnego klubu
Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji. Tworząc ten lokalny ośrodek, będziemy mogli zaadoptować pomieszczenie, a właściwie troszkę je jakby wyremontować, tak? To będzie pomieszczenie w szkole. Pan dyrektor już jakby to wytypował, to pomieszczenie, które będzie mógł udostępnić na te szkolenia, które będą się odbywały. Tam w tym pomieszczeniu będziemy mogli wymienić instalację elektryczną, coś pomalować, coś doszlifować, wyposażyć w stoły, w krzesła. Tutaj widzę również, będzie zakupiony monitor interaktywny, zestaw nagłośnieniowy. I to będzie leżało po naszej stronie i na to mamy zabezpieczone środki już w budżecie. Dzięki Państwu dzisiaj żeśmy to podjęli. To będzie na 2 lata, 2024 będzie to doposażenie, czyli jakby adaptacja tego pomieszczenia. I w kolejnym okresie, czyli nie także do końca roku, tylko ten projekt będzie do 30 czerwca 2025, będą realizowane szkolenia i te szkolenia już będzie prowadziła fundacja. No ale potrzebujemy tego lokalnego ośrodka wiedzy i z racji tego jest ta właśnie uchwała w sprawie powołania. Szkolenia. Już ja tutaj spróbuję coś podpowiedzieć. Tak, rekrutacja zaczyna się, no właściwie już takie są rozeznania prowadzone, bo to obejmie około 160 osób. Będzie to podnoszenie i rozwój umiejętności. To dotyczy osób uczących się, pracujących, ale zamieszkujących nasz teren i szkolenia będą. Już. O, tu mam. Tak. Kompetencje zawodowe i cyfrowe, czyli podstawy sztucznej inteligencji i praca z czatem GPT. Kurs języka angielskiego. Kurs stylizacji paznokci, kurs pierwszej pomocy, kurs zdrowy styl życia i prawidłowe odżywianie się. I co tu jeszcze mamy? Nie, tańców nie będzie. To zaraz po tym zdrowym, zaraz po zdrowym stylu życia. I ostatni kurs, widzę tutaj jest pilot bezzałogowych statków powietrznych dronów, czyli będzie jakiś kurs obsługi drona. Pani mówi, że dokończy się egzamin państwowy. Tak, egzamin państwowy, nabycie kwalifikacji, uprawnienia na kategorię otwartą i uprawnienia A1, A2, A3. I to będą właśnie prowadzone kursy i one będą trwały do końca czerwca 2025 roku. To dopiero będzie się zacznie, tak? Co jeszcze mogę Państwu powiedzieć? Cały projekt będzie dofinansowany w wysokości 403 tysięcy. Naszym wkładem tak naprawdę jest wkład niepieniężny, czyli jakby adaptacja, to jak lokal będzie udostępniać. I właściwie to. Bardzo fajny projekt. 160 osób naszego miasteczka będzie mogło skorzystać. Mamy taką szeroką gamę tych rzeczy. Dorośli, czyli od 18 pewnie roku życia. 50 na stylizację paznokci, pan Edward. Ja rozumiem, że to będzie w godzinach popołudniowych. Tak, z tego co ja się orientowałam i pytałam, to tak, ma to być w godzinach popołudniowych. Dobrze, tak. Ja myślę, że będzie to będzie ogłoszenie pewnie na słupach ogłoszeń, będzie informacja, że coś takiego następuje. Tu ważna informacja dla mieszkańców, te szkolenia i kursy będą bezpłatnie, także tutaj zachęcamy do korzystania, język angielski, stylizacja paznokci i inne, także myślę, że to będzie ciekawe. Także tylko odpowiednia reklama, bo 160 osób dorosłych zebrać to też będzie sztuką, podejrzewam. Jak już będziemy znać szczegóły, to wszystko przekażemy naszym mieszkańcom na sesji i na, no, będą na pewno powiadomieni. Dobrze. Pozwolę sobie przeczytać treść uchwały i przejdziemy do głosowania.
Uchwała nr 7/52/2024 Rady Miasta Górowej Ławeckiej z dnia 24 października 2024 roku w sprawie powołania Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji w Gminie Miejskiej Górowej Ławeckiej. Na podstawie obowiązujących przepisów uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Z dniem 25 października 2024 roku powołuje się Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji na bazie i z wykorzystaniem potencjału Szkoły Podstawowej w Górowie i Ławeckim z siedzibą w Górowie i Ławeckim przy ulicy Sikorskiego 22. Paragraf 2. Zasady funkcjonowania i organizację Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji stanowić będzie porozumienie partnerskie. Paragraf numer 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Górowo i Ławeckie. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Bardzo proszę, przechodzimy do głosowania. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 5. Zaopiniowanie pisma Agencji Mienia Wojskowego z dnia 11 października 2024 roku w sprawie możliwości nabycia nieruchomości zabudowanej trzeba budynkami. Bardzo proszę pana przewodniczącego Jana Ciszmana o przedstawienie stanowiska i przybliżenie nam, mieszkańcom, czego to dotyczy. Szanowna Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado. W dniu 11 października 2024 roku wpłynęło pismo z Agencji Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Olsztynie dotyczące nabycia w drodze sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości położonej w Górowie Ławeckim przy ulicy Kościuszki 13. Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa odbyło się 22 października 2024 roku o godzinie 8 w Urzędzie Miasta Górowo i Ławeckie. Na statutową liczbę 6 radnych w chwili rozpoczęcia posiedzenia obecnych było 5 członków komisji. Komisja obradowała w 5-osobowym składzie, czyli było kworum do podejmowania prawomocnych decyzji. Komisja przeprowadziła dyskusję na temat oferowanej do nabycia w drodze sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości proponowanej przez Agencję Mienia Wojskowego położonej w Górowie Ławeckim zabudowanej 3 budynkami. To jest administracyjnym z 1925 roku o powierzchni użytkowej 477,8 m2, murowanym, dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym z poddaszem użytkowym wyposażonym w instalację wodno-kanalizacyjną w stanie technicznym miernym, garażowym z 1925 roku o powierzchni użytkowej 92,2 m2, jednokondygnacyjnym, podpiwniczonym, murowanym w stanie technicznym złym, nie nadającym się do użytkowania oraz budynkiem z przeznaczeniem na kojec dla psa z 1984 roku o powierzchni użytkowej 17 m2, jednokondygnacyjnym, murowanym w stanie technicznym złym. W wyniku powyższych informacji zawartych w przedmiotowym piśmie komisja jednomyślnie negatywnie zaopiniowała pismo Agencji Mienia Wojskowego z dnia 11 października 2024 roku w sprawie możliwości nabycia tej nieruchomości. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa ma jakieś zapytania? Tak, tutaj pan przewodniczący powinien jeszcze dodać, że to miało być odkupione za pieniądze dosyć wysokie. Ponad 200 tysięcy trzeba byłoby za to wyłożyć. Dobrze. Przechodzimy, proszę państwa, do głosowania. Przeciw, jesteśmy przeciw. Musisz zadać pytanie. Czy jesteśmy, no przeciw, przeciw, przeciw. Przeciw, przeciw. Bo jest... za przyjęciem, czy... za... Nie chcemy, nie chcemy, jesteśmy przeciw. Ci, co są, no nie. Na nie. Nie chcemy. Nie, nie, nie. Negatywnie.
I nie potwierdzam. Nie, nie, nie. Czekajcie, bym się nie pomyliła. Nie. Przepraszam, ale chyba... Odwrotnie? A czyli... To źle interpretujemy. Czyli jesteśmy... No. To, żebyśmy się dobrze zrozumieli, pani mecenas, bardzo proszę jeszcze nam to wszystko przedstawić blisko, żeby było głosowanie. Komisja wydała opinię, która jest negatywna. No, mikrofon. Natomiast państwo teraz głosujecie za przyjęciem tej opinii albo przeciwko przyjęciu tej opinii. Czyli jak głosujecie na tak, to za przyjęciem, czyli za negatywną opinią. Jeżeli na nie, no to przeciwko tej opinii. Powtórzenie głosowania. Reasumpcja. No czyli jeszcze raz przechodzimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem stanowiska komisji? Kto jest za przyjęciem? Czyli głosujemy za przyjęciem przyjęcia stanowiska opinii. Opinii komisji. Nie. Pan Janek bardzo ładnie powiedział, tylko my tak opacznie może. Ładnie, bardzo ładnie. I potwierdzam. Nie, pan. No. No. Zaraz. Przerwę. Dobrze, bardzo proszę. Imiennie będziemy głosować. Ja przeczytam państwa nazwiska według listy. Czyli jeszcze raz opiniujemy stanowisko naszej komisji, tak? W sprawie pisma Agencji Mienia Wojskowego. I tak bardzo proszę. Pan Jan Ciszman. Tak. Pani Lucyna Długokęcka. Pan Andrzej Kinal. Jestem na tak. Pani Mizerakowska Róża Anna. Pan Pawluk Tadeusz. Pan Rabczuk Marek. Jestem za. Pan Rochuń Łukasz. Jestem za. Pani Rumbuć Alina. Jestem za. Pani Sawicz Grażyna. Jestem za. Pan Szlejer Zbigniew. Jestem. Pan Tobisz Arkadiusz. Jestem za. Pani Wierzbowska Alina Janina. Jestem za. Pan Wiśniowski Robert. Jestem za. Pan Wodnicki Zbigniew. Jestem za. Opinia komisji została przyjęta jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 6. Sprawy różne. Sprawy różne. Proszę bardzo. Bardzo proszę pan radny. Ja mam pytanie do pana Edwarda. Panie Edwardzie, co się dzieje z naszym Domem Kultury? To jest pytanie od mieszkańców. Bo jest taka prośba, żeby co jakiś czas przypomnieć ten Dom Kultury, na jakim to etapie jest. Została po prostu sprawa skierowana do prokuratury. Prokuratura zabrała wszystkie akta nasze, konkretnie moje, z procesu nie tylko budowlanego, bo i z projektowego i tak dalej. Czekamy na po prostu jakiś odzew z prokuratury. No prawdopodobnie, to znaczy policja, która przyjeżdżała, mówiła, że prokurator chce jeszcze jedną opinię biegłego. W tej chwili prawdopodobnie już nie będzie chciał, ale nadal nie mamy w ogóle żadnego odzewu z prokuratury. Nie mamy również dokumentacji, nie mamy nic. Tak wygląda sytuacja. Czekamy, czekamy po prostu no, na jakiś wyrok albo decyzję co najmniej, prawda, prokuratora. Rozumiem. Następną sprawę, panie Edwardzie, też do pana. Jest jeszcze w miarę pogoda jako taka, tamto zjazd z ulicy Olsztyńskiej na Lizbarsko.
tam najgorszy jest ten odcinek, żeby to w miarę jeszcze z tym frezem, tam troszeczkę tego jest, jakoś to utwardzić przed zimą. Był taki plan oczywiście, ale nie ma frezu. Więc no tutaj sytuacja troszeczkę tak nie bardzo, bo byłem tam, nie ukrywam, patrzyłem na to. Nie bardzo mamy oczywiście smołę, czyli asfalt do łatania na zimno, ale troszeczkę właśnie nie ma sensu, bo tam jest po prostu duże połacie są do naprawienia. W tej chwili trwa, że tak nazwę, proces projektowy, bo ta inwestycja jest prowadzona, właściwie już przetarg został wygrany, umowy podpisane. Projektant wybrany przez firmę, bo robimy to na podstawie PFU, jak to mówią, prawda, czyli może tak prościej, zaprojektuj i wybuduj. Więc firma, która wygrała przetarg, a jest to Mińsk Mazowiecki, przedsiębiorstwo budowy dróg i mostów, więc wyraziliśmy na dzień dzisiejszy zgodę na wybór projektanta, którego oni zaproponowali. Do miesiąca, o ile dobrze pamiętam, marca, ma być wykonany projekt, więc no tak nie bardzo, albo nawet powiem inaczej, szkoda byłoby nawet, prawda, tam zaangażować na dzień dzisiejszy duże środki na takie większe łatanie. Nie bardzo widzę tutaj możliwość, mówię, łatania tą masą na zimno. Trzeba było pewnie zlecić firmie, żeby załatała. Więc troszeczkę naprawimy tym, co mamy, żeby nie było dziur. Będziemy pilnowali po prostu, żeby nie było dziur, żeby nie było po prostu, żeby woda nie stała w tych dziurach. Sądzę, to znaczy nawet nie sądzę, ale musi firma rozpocząć wiosenną porą już budowy tych dróg. Tak wygląda sytuacja. Rozumiem. Miałem pytanie do pana burmistrza, ale go nie ma, więc zadam pytanie w mniemaniu pana burmistrza. To znaczy wkrótce niebawem, jak to jest czasowo? Te słowa wyglądają. Nie rozumiem, czego dotyczy. Jeżeli moje wypowiedzi, to... No nie, no to dotyczy wypowiedzi kierowanych czasami przez pana burmistrza, że czasami niebawem. No to... Jak to czasowo jest? Niebawem, wkrótce, to ile to jest? Niebawem to jest szybciej, będzie wkrótce. Pan radny zapyta. Trosze dłużej. No bo to też jest pytanie od mieszkańców, bo to wkrótce, niebawem, nie, jak to czasowo wygląda te niebawem? No bo wkrótce. Jeżeli, mówię, ktoś, tak jak pan burmistrz, no... Niekoniecznie zna terminy, tak jak ja tutaj opowiadam państwu, że do miesiąca marca, więc używa terminu wkrótce, więc uważam, że to jest no, taki ogólnie przyjęty termin, rozumiem, którego można używać. I jeszcze mam jedno pytanie. Panie Edwardzie, ulica Olsztyńska była użytkowana przy, no to nie wiem czy to okazji, przy budowie drogi 512. Tam pamiętam, pan zapewniał też, że skończy się ta budowa i inwestor, który robił 512, poprawi tę ulicę Olsztyńską. Mówię tu o miejscu mostku tego takiego, nie? Tam zostało to, co prawda, zrobione, ale to zrobione zostało byle jak. Jest teraz tam zapadnięte. Także uważam, że ta ulica nie została doprowadzona do użyteczności takiej, jak była. A to wiadomo, tam był nowy asfalt położony przed budowy drogi 512. Więc tak, tam w dwóch miejscach faktycznie było zapadnięte przy samym mostku i tutaj bliżej wodociągów. Tam naprawiały wodociągi, bo one, ich powiedzmy inwestycja, czyli może ich remont doprowadził do tego, że no, powstała dość duża dziura, więc to naprawiał Ewiks, a tutaj bliżej mostku naprawiała nasza grupa, powiedzmy, remontowa, no asfaltem na zimno. Ja sądzę, że jeżeli będzie wykonywana inwestycja w postaci budowy ścieżki pieszo-rowerowej, która będzie asfaltowa, więc prawdopodobnie naprawimy wówczas i te uszkodzenia. Jeszcze mam, tutaj został złożony przez chyba klub radnych, ewentualnie przez radnego Bachanowicza taki wniosek w imieniu wszystkich o takie profesjonalne połatanie dróg. Bo niektóre ulice naprawdę mamy dobrze
dobre i no wiadomo, jak jest z finansami, wystarczyłoby tu profesjonalnie tam przejść się tymi ulicami, po prostu wytyczyć te miejsca, które są tam gdzieś przekopy robione, podłączenie wody. Czy uważa pan, że to jest słuszne, czy można się do tego przychylić? Po prostu w ramach takiego ogólnego wniosku budżetowego, bo na przykład ulica Szkolna, w większości jest dobra, ale tam na przykład naprzeciwko sklepu budowlanego. No naprawdę tam wystarczy to zrobić raz, a dobrze, bo to wiadomo, co roku te koszty tego naszego łatania tutaj, naszymi po prostu siłami, no są takie no, krótkoterminowe. Zgadzam się, oczywiście. Jeżeli państwo tylko wpiszecie do budżetu, ja ogłoszę, prawda, zapytanie na cząstkowe łatanie dróg, i nie widzę tutaj żadnego problemu, bo żeby naprawdę załatać to w miarę profesjonalnie, to musi wejść firma z odpowiednimi maszynami i położyć, prawda, no kilkucentymetrowe chociaż, prawda, może nie dywanik, ale w tym miejscu, no nie dywanik, asfalt. Więc no, a to są dość duże koszty, naprawdę uwierzcie mi, dzisiaj asfalt jest bardzo drogi. Więc kiedyś ogłaszaliśmy już dawno, dawno, ponad 10 lat temu, 2011 bodajże, taki cząstkowy remont. Zgłosiła się taka firma, co prawda z Ornety, najtańsza, ale to były duże pieniążki, naprawdę duże pieniążki. Częściowo tylko zleciliśmy naprawdę około może 200 metrów kwadratowych. To było po prostu droga usługa. Więc tutaj nie widzę problemu. Proszę państwa, to nie jest tak. Mamy w tej chwili zaplanowane, prawda, dalsze inne remonty dróg. Najgorszą ulicą, oczywiście jest mi to wiadome, jest ulica Podleśna, prowadząca na teren gminy. Rzadko uczęszczana przez mieszkańców miasta, ale no, też tam może i jeżdżą czasami. I tam staramy się naprawdę w jakiś sposób tutaj uzupełniać te ubytki. Natomiast no, czekamy na jakieś możliwe jeszcze dofinansowania, ale sami widzicie, słyszycie, głosujecie nad budżetem. Jeżeli, mówię, pojawią się jakieś pieniążki, możemy rozmawiać wtedy o dalszych naprawach. Tyle mam, powiedzmy, do powiedzenia, bo wszystko rozbija się o pieniążki, a nie o brak możliwości technicznych wykonania pewnych usług. Dziękuję, rozumiem, ale też jest prośba do wszystkich tu radnych, że w razie czego no ktoś coś tam otrzymał, jakąś korzyść, że ta ulica będzie dobra. Jeżeli będzie taki wniosek kiedyś poddany, no prosiłbym o przegłosowanie tego, nie? Dziękuję, nie mam więcej. Dziękuję bardzo. Proszę pan radny Łukasz Rochuń. I panie Edwardzie, ja mam taką pochodną ulicy Lizbarskiej, bo to jest ta sama inwestycja u mnie, Polna i Nowa. Czy to jest też ten sam wykonawca, który został wyodrębniony na ulicę Lidzbarską? Tak, oczywiście, to jest jedna inwestycja. Był to jeden przetarg, jedno zamówienie i wygrała firma najtańsza. Było 3 lub 4 oferty, w tej chwili nie pamiętam. Było na pewno też PRD nasz, jak ja to mówię, bo najbliżej. Był Olsztyn, jakaś firma, nie pamiętam w tej chwili. Wszystko zresztą jest do sprawdzenia na BIP-ie naszym. Tam są ogłoszenia, można wejść na e-zamówienia, klikając w link, który jest podany. Ale to jest ta sama firma, bo jest jedna inwestycja, więc nie mogłaby ona być dzielona na dwie odrębne. Ulica Chopina. Dziękuję serdecznie. To jest bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców. Dzięki. Pani radna Alina Wierzbowska, bardzo proszę. Panie Edwardzie, ja w imieniu mieszkańców naszego miasta chciałabym się zapytać, czy jest możliwość zamontowania lampy przy ulicy Wyszyńskiego po schodkach, co się idzie do kościoła. Tam nie ma oświetlenia, zbliża się miesiąc taki, wiadomo, listopad, już jest coraz ciemniej, zmiana czasu i ludzie idąc do kościoła po tych schodkach od ulicy Wyszyńskiego, no mają tam ciemno. Jest lampa zamontowana przy Caritasie, ale ona oświetla praktycznie tak dopiero w połowie
tych schodów. Więc czy jest taka możliwość, żeby taką lampę zamontować? Więc tak, odpowiem, że w tej chwili nie odpowiem tak bezpośrednio, czy wystarczyłoby tylko zamontować samą latarnię, bo jeżeli tak, to owszem, natomiast czy potrzebna jest budowa linii i słupa, prawda, oświetleniowego. Trzeba po prostu tam fizycznie pójść. Ja oczywiście zajmę się tą sprawą. Proszę, proszę. Bardzo bym prosiła, żeby zająć się tą sprawą. A druga sprawa to jest też oświetlenie na ulicy Inwalidów Wojennych pomiędzy budynkiem 5 i 6. Już ja wspominałam o tym. Tam mieszkaniec mieszka tak troszeczkę w głąb tej ulicy i tam jest ciemno. I tam wystarczyłoby tylko chyba powiesić lampę. Być może jakiś przewód, tak, ale tam już słup jest gdzie zamontować. Byłem tam, nie ukrywam, patrzyłem na to, nie było, bo jeszcze nie świeciły latarnie, więc oczywiście w dzień pewnie byłaby możliwość taka doświetlenia tego dojazdu, no ale chociaż tak pomyślałem sobie, że naprawdę ten mieszkaniec mógłby z własnego podwórka sobie zamontować w stronę ulicy Inwalidów, ale ten mieszkaniec jest naszym mieszkańcem, płaci podatki i bardzo bym prosiła, żeby właśnie mógł godnie dojść do swojej posesji. Tak. Dziękuję, proszę zwrócić na to uwagę. Bardzo proszę. Jesteśmy przy oświetleniu. Panie Edwardzie, tam ulica Kajki, nie? Stara też sprawa sprzed roku, tam o to latarnię chodzi. No a co chodzi właśnie tutaj, co koleżanka Alicja, bo to było już dawno rozmawiane na ten temat. Poradzono, żeby wyciąć więcej krzaków, tych między Caritasem i się doświetli, ale to nie jest prawda. Ci, co chodzą do kościoła, wiedzą doskonale, że oczywiście taki moment przychodzi, że nie wiesz, czy ty stanęłaś na schodek i czasami aż... Także tam nie wiem, czy oświetlenie zrobić przyjęte. Dobra, do wiadomości. Dziękuję bardzo. Pani radna Lucyna Długokęcka, bardzo proszę. Ja do pana Edwarda też w sprawie tych barierek wzdłuż chodnika, bo pan burmistrz mówił, że już lada moment będą. Ostatnio mi, a do tej pory nie ma, zaraz zima, a barierek nie ma. Wkrótce, odpowiadam, że wkrótce będą. Ale czy jest nadzieja, że będą? Będą, jest nadzieja, wiedzą. Teraz tylko jeszcze dzisiaj są mocno zajęci z uwagi na to, że ich jest więcej na dzień dzisiejszy, więc wykorzystaliśmy to na wycinkę drzew, bo wiadomo, że jest to niebezpieczne trochę i tak dalej, więc musi być więcej osób. Także dzisiaj jeszcze wycinają, już myślę, że w przyszłym tygodniu będzie to możliwe. Dobrze, dziękuję. Bardzo proszę. Jeżeli można, mówimy o inwestycjach przyszłorocznych, chciałbym również spytać, panie Edwardzie, ulicę Chopina. Wiem, rozmawialiśmy, że jest tam projekt, jak to wygląda, także mieszkańcy pewnie też by są zainteresowani. Więc tak, już odpowiadam, bo to jest też jedna inwestycja, na którą się składa... Druga. Powiedzmy, nie. Na którą się składa przebudowa ulicy Chopina oraz budowa parkingu przy ulicy Zwycięstwa. Tam oczywiście mamy wszelkie wymagane pozwolenia na budowę. Mamy wybraną firmę. Firma nie pamięta w tej chwili terminu, ale w przyszłym tygodniu, w przyszłym roku myślę, że gdzieś do miesiąca lipca, sierpnia chyba są terminy na wykonanie tejże inwestycji. Zakończenie. Jest to zakończenia, tak, na wykonanie, czyli zakończenie. Jest to firma znana Państwu, jest to firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych spółka z o.o. Lidzbark Warmiński, tak zwane PRD. Także no, czekamy na również dokończenie tych inwestycji, bo jak wiadomo, na dzień dzisiejszy każdy widzi, robimy tutaj dość trudne te inwestycje, nie dosyć, że w terenie, prawda, ochrony konserwatorskiej, gdzie na wszystko niestety musimy dostać pozwolenia. Pewnie co niektórzy no, tam już mówią, że niewygodne to będzie do końca, bo dostaliśmy takie pozwolenia od konserwatora, które nałożyły na nas obowiązek położenia kostki brukowej. Najpierw miała iść kostka ta, która była, a ta, która była, no to widzimy ulicę Suchą. To była identyczna ulica, jak ulica Sucha przy banku spółdzielczym, to zejście.
Więc to był taki kamyk różny, zbierany naprawdę 10 cm, 15, 18 z pola i układany. To tak wygląda ulica, prawda, nie wiem, Warmińska nazwijmy. Zresztą jeszcze widać, jeszcze zostało troszeczkę tego kamyczka. Ona była kiedyś bardzo wąziutką ulicą. Potem na, powiedzmy, po wyburzeniu, może po zniszczeniu budynków, które tam istniały, została poszerzona bez bruku, prawda, więc no tak naprawdę duża, no nie nadający się materiał do żadnego użytku. Natomiast, no mówię, jest to wszystko w granicie, można powiedzieć, i część tylko będzie asfaltowa, część środkowa, będą takie rynsztoki tak zwane po bokach, wyłożone również kostką brukową, kostką tą mniejszą brukową. Mamy różne kostki i takie mamy ustalenia, uzgodnienia z konserwatorem zabytków. To i tak się udało, że nam troszeczkę zezwolił położyć tego asfaltu dla wygody po prostu ludzi. Bo wiemy, że po takim tak zwanych kocich łubach źle się jeździ, jeszcze gorzej się chodzi. Więc tak się udało, że trafiliśmy w taki moment, to co najmniej 10 uzgodnień było, albo podchodów do uzgodnień tych projektów. I ostatni raz, pamiętam, wysłałem 3 jakby projekty różne, które wybierze konserwator. I akurat no, tak się stało, że nastąpiła zmiana głównego konserwatora i się udało, że tak powiem, tak właśnie uzgodnić te projekty, że trochę będzie na pewno może i uciążliwe nawet, bo tak ulica Tamka jest cała w kostce brukowej i to tej 17-19. Ulica Jutrzenki, tam jest 9-11 kostka. Ulica Obrońców Pokoju, część. Ulicę Obrońców Pokoju, kostka 17-19, samo skrzyżowanie takie, powiedzmy, jak tam wyniesione mamy coś podobnego, ale tutaj będzie w kostce brukowej. Na dzień dzisiejszy już układamy, oczywiście kostkę można spojrzeć, pójść na ulicę Tamka, zobaczyć. Może mówię, niewygodnie w szpilkach chodzić po tym, ale trudno. Ale kina trudno. Nie mamy. Tak. Do Wydziału Komunikacji. Tak. Także realizacja następnych, mówię, inwestycji, dlatego z uwagi na to tak właśnie to jak pan Andrzej powiedział, no, jest przewidziana na porę wiosenną 2025. Rozpoczęcie. Cieszę się. Dziękuję bardzo, panie Edwardzie. Jeszcze do pana pytanie mam. Czy istnieje możliwość zamontowania lampy między, na Wojska Polskiego między blokiem 12 a 10 przy chodniku, bo wtedy ta inwestycja oświetleniowa jakoś tak zakończyła się przy 12 i tam właśnie jest taka no, ciemność zupełna i tam by się taka lampa tego typu przydała. A jak nie taka, to może jakaś inna, żeby tak no, tanio, że tak powiem, ale żeby coś tam świeciło, bo jest... Tanio no, się nie da. Się nie da. Tanio już mówię no, dlaczego. No, tak, albo tanio już było. No. Tam po prostu trzeba również przewód podziemny od którejś latarni, tak, żeby postawić również słup oświetleniowy i latarnię oświetleniową. Taki wewnętrzny, ten niski, tak, nie wie pan oczywiście, o tym tak, oczywiście o tych, mówimy o tym oświetleniu. Powiem wprost, nie sprawdzałem, mam tutaj państwa wnioski zapisane, kiedyś tam wcześniej składane. Jeszcze nie wszystko sprawdziłem. Ale bardzo proszę, proszę się przychylić jak coś. I drugie pytanie jeszcze w sprawie tego punktu szczepień świątecznego. Czy państwo coś wiedzą, czy pan wie coś, czy jakieś rozmowy były prowadzone, żeby to jakoś tak... Nic mi nie wiadomo na temat punktu szczepień. Tego niedzielnego świątecznego. Dobrze, to dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa jeszcze ma jakieś zapytania? Dobrze, w takim... Jak nie słyszymy, nie widzimy. Zamykam obrady 7. sesji Rady Miasta Górowo-Jaweckie. Dziękuję państwu bardzo.